Siemaneczko, na kanale Do Roboty. Dzisiaj długo oczekiwana wylewka. Wiem, że pewnie większość z Was powie, jak to wylewka przed tynkami, bo słyszymy takie głosy, prawda? A to w ogóle jest Przemek, który tą wylewkę dzisiaj będzie lał i opowiadał o niej, jak ją lać. O kurde. Jest. I uważamy na repery. Kurde, ja już ten przedpokój tak wyczerpałem, że to będzie chyba jak się w sofie. Ja to teraz panele kładę, już wiecie. Panie szefie, zobaczcie, jak to dobrze robię. To jest taka gęstość? O kurde. No patrz, intuicyjnie, Wojtku, nie? Od razu zawęża, ba. Mówiłeś, że to czysta robota. O nie! Mówię. Ostatnia kwestia. Ja sekuruję go na winklach. Witamy wszystkich serdecznie. Zdarza się taki scenariusz, że najpierw wylewka jest wykonywana przed tynkami, a decyduje o tym po prostu czas, tak? Często po prostu trzeba czekać na ekipę od tynkarzy, inwestor nie chce stać w miejscu i wykonuje wtedy wylewkę anhydrytową. I tak jest u Ciebie, tak? Tak, bo ja nie lubię stać i jak widzicie, mamy już ogrzewanie podłogowe. Jeśli nie widzieliście odcinka, jak to ogrzewanie rozkładaliśmy, oczywiście zobaczcie. I co? I na to ogrzewanie będziemy lali. Zrobiliśmy taką matę grzybkową, czyli zejdzie nam mniej troszkę anhydrytu. Niekoniecznie. Tutaj, ponad 4%. Jak wygląda nasza praca? Wczoraj już przygotowaliśmy tą powierzchnię, czyli wbiliśmy repery. Dokładnie tak, to jest tutaj w tym miejscu. Dokładnie to jest nasz poziom, w którym będzie się kończyła wylewka anhydrytowa. Poziomem tutaj wyjściowym było okno przesuwne, minus 1,5 cm. Przekłada się to z drzwiami, a następnie łazienka jest jeszcze inny poziom ze względu na płytki. Musimy tutaj zgrać winyl z płytką i po prostu zaniżamy tutaj te poziomy, żeby potem powstała bezprogowa posadzka. Tak jest, bo my nie mamy progów i nie mamy blokad. I tutaj też jest taki fakt, że dzięki tym płytom anhydryt wejdzie też pod rurkę. I o to chodzi. Głównie to jest największa zaleta, plus oczywiście mocowanie tego, tak? Dla nas to jest duży komfort. Często jak to jest na styropianie przy dużym użytkowaniu, tak? Wypinają się te rurki, styropian między innymi też wtedy wychodzi. No tutaj ten etap jest po prostu element pominięty, tak? Mamy plastik, po prostu trzyma baza, się za. Jest to stabilne dokładnie. No użytkujemy to praktycznie, chodzimy już od 2 dni, tak? I żadna rurka się nie wypięła tak naprawdę. Tak. A nawet jakby się wypięła, to deptamy i wchodzi z powrotem. Dokładnie. Nie ma co przedłużać. Samochód nasz, czyli mieszadło, nie jak go nazywamy. Transmix, dokładnie. Transmix, czeka. Mobilny pojazd do mieszania wylewki, tak? Zaraz go omówimy, nie? Tak, zaraz go omówimy, wyjdziemy na zewnątrz. Ja tylko przypominam, że partnerem odcinka jest OLX, gdzie w kategorii praca możecie znaleźć mnóstwo ogłoszeń związanych z pracą, na przykład przy wylewkach, o której później porozmawiamy. Porozmawiamy o stawkach, o tym, jak zostać wylewkarzem. Posadzkarzem. Posadzkarzem. No to już chyba się wszystko mija, że tak powiem, wylewkarz, posadzkarz. Więc jak coś, wpadajcie na ten serwis, szukajcie roboty, a my właśnie idziemy do pracy. Chodźcie. Przygotowałeś mi tu, widzę, sprzęt do lania. Dokładnie, będziesz uczestniczył w całej akcji wykonania wylewki anhydrytowej. W końcu do roboty, długie, nie? Długie skarpety ubiorę. Wyszło, no. Fez długie ubrałem. I mówisz, że co, że tylko tyle trzeba wiedzieć. Buty i tyle. Buty i tyle. Nic więcej do roboty nie potrzeba. Nie trzeba, i chęci przede wszystkim, nie? Oprócz maszyny za bańkę, nie? Tak, maszyna za bańkę, która to wszystko nam wymiesza. Zaczynamy od góry lać pewnie, nie? Oczywiście, od góry technologia. Jakbyśmy zalali dół, no właśnie. Mamy drogę zamkniętą, że tak powiem, wychodzimy balkonem, nie? Mogłoby być ciężko. No to dobra, nie ma co przedłużać. Panowie, widzę tam ten... Tak, czają się. Czają się, a tu trzeba węża ciągnąć. No właśnie, tu trzeba węża ciągnąć. Ja tu teraz panele kładę, więc wiecie. A tu mamy wąż, taki cienki, myślałem, że taka gruba rura będzie. Wojtku, do roboty! No właśnie, widzę, że trzeba. A rękawiczek nie ma. A no, już przygotuję sobie. Dać ci na szybko rękawiczki? No możesz dać, jak masz. Tak, no. Białe, widzisz? Białe rękawiczki, z takimi wyjdę, czy raczej ubrudzę? Oj, ubrudzimy dzisiaj rękawiczki. Mówiłeś, że to czysta robota. Dobra, Wojtku, po środku. Co? Że tam, tak... tam, gdzie się banan robi, a sekurujesz go na winklach, dobra? Dobra. I uważamy na repery. I na te dylatacje chyba też, dylatacje, nie? Żeby... zaraz podłożymy, wiesz? I tyle starczy, nie? Tyle wystarczy, dobra, mamy to. Wyniosę ją na zewnątrz. O kurde. Jaki jest proces technologiczny, jeśli wszystko zabezpieczyliśmy dzień wcześniej, bo musieliśmy zadbać o to, żeby te folie wszystkie były zabezpieczone. Zgadza się. Żeby anhydryt nie wlał nam się pod te panele. Oczywiście, tak. Też bez przesady moim zdaniem, bo krążą jakieś tam opinie, że
To jest bardzo rzadkie, potrafi wpłynąć, wysadzić, wiesz, kubik, że potrafi zginąć pod styropianem. Nie wiem, 12-15 lat lejemy, nie było nigdy takiej sytuacji. Jak szybko zareagujesz, jesteś w stanie uratować temat. Okay. Zdarzają się takie sytuacje, ale faktycznie trzeba zwrócić, żeby było to wszystko dobrze, szczelnie przygotowane. Różni się przygotowanie podłoża anhydrytowego pod cementowe, tak? To są dwa różne światy. Okej. Trzeba na to też pewnie uważać i myśleć, co się później leje, tak? Żeby zgadza się, być przygotowanym. Zgadza się. I ile mówisz? 24 godziny od wylania? Mogę wchodzić tak. Z panelami. Ruch pieszy, dokładnie tak, po trzech dniach parapetuwa, nie? Tak. Można szaleć, nie? Parapety mam na zewnątrz, więc już zapraszam serdecznie wszystkich widzów. Robota a, stoi. A, styrodur. Mieszaj już. To ja nie wiedziałem, że tak się podnosi. Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Nie wiem, co to za gościu w ogóle, nie? Co przyjechał. Tu robi? Przyjechał? Przyjechał i coś miesza. Dokładnie tak. O, jeszcze się sypie, wiesz? Śnieg pada. Śnieg pada, kruszywo. Dokładnie. To jest to, o czym mówiłem, nie? Czyli dwie komory. Tutaj może dokładnie. Dwie komory. One są oczywiście w środku podzielone. Tego nie widać. W jednej jest komponent, w drugiej jest kruszywo. Mhm. Wszystko wpada, że tak powiem, do jednego gara, nie? I okay. Tu jest ważone to oczywiście wszystko. Są proporcje. Okay. Receptura i komputerowa. Licznik, żeby nie było dokładnie, przeliczenie. I tutaj mamy, że tak powiem, to wszystko sterowane, wagę. Wpada to niżej. Mhm. Dostajemy wtedy gotowy produkt. A co to są za składniki? Kruszywo i komponent, czyli krótko mówiąc piasek i anhydryt, tak? Anhydryt plus, to chemia jakaś. Dokładnie, no jest to siarczan wapnia, tak? Okej. Okay. I tutaj jest człowiek, który z wami pracuje? Nie, to jest kierowca i obsługa tego maszyny, tak? Tak, tu jest operator. Operator, tak aha. To jest człowiek, który decyduje tutaj o tym czy produkcie. Czy lać, czy nie lać? Czy lać, czy nie lać, czy warunki są odpowiednie, żeby wjechać, tak? Wszystko, tak? Od niego tutaj dobra. Najwięcej zależy. Czyli my tylko trzymamy węża. Dokładnie tak, układamy ją. Tutaj nam wszystko wpada, tak? Do tego mieszalnika. Następnie jest tutaj pompa ślimakowa i ona nam tutaj wszystko... A, i to się musi przez chwilę przemieszać. Cykl podwójnego mieszania, dokładnie. Jedno, jak i drugie jest to cykl podwójnego mieszania i wtedy dostajemy produkt końcowy, tak? To jest taka gęstość? Tak, to co akurat pierwsze poszło, aha, to było warstwa poślizgowa, a okay. Tam już mamy gotowy produkt końcowy. O kurde, to woda prawie, że. No. Ale idzie to jak burza, panie. Ty wiesz jak trzymać węża. Ale tu się pięknie rozpływa. Kurcze, to jest... No i to jest to, o czym mówiłeś, Wojtku. Zalanie rurki praktycznie w 100%. Tak, tak, że to jest to oblane wszystko. Patrz, to wchodzi tu wszędzie. Kurde, ja widzę, widzisz, podchodzi pod spód. Jest to niesamowite. I co, i lejemy tak, żeby... doszło do tych poziomów? Dokładnie, tutaj. Wczoraj, które ustaliliśmy, dokładnie tak. Szybko, nie? No. Także to jest nieporównywalne w stosunku co do cementu, nie? Ale waszą pracę się liczy na roboczo godziny? Chyba nie, bo byście mało zarobili wtedy, nie? Na roboczo godziny, tak, dokładnie tak. No, wykonawcy mają pracownicy, tak. No ogólnie stawka jest metrowa, ale końcowe przeliczenie pracowników jest... Na godzinę. Czy lejemy po prostu, żeby zalać, czy musimy na coś mimo wszystko uważać? Jest jakiś element, nie wiem, który wiesz, może coś pójść nie tak. Oczywiście i dlatego jest ten dzień przygotówki, tak? Ten moment, w którym musimy to wszystko wyłapać. Jeżeli już to mamy wszystko przygotowane, no to tak jak kolega tutaj Mikołaj wspomniał, jest to godzina lania takiego domku. Wychodzimy sukcesywnie, a w tym momencie uważamy tylko i wyłącznie na repery, tak? Czyli na główki, żeby tutaj nie przelać. Jeżeli to jest nie wszystko lania. Dopilnowane, nie ma lania, tak? Zatrzymało się. Nie zapłaciłem, faktura nie poszedł. Faktura nie poszedł, przelew nie poszedł, więc... Sąsiad zakręcił, nie? Jeżeli tutaj... teraz pilnujemy tak naprawdę poziomu, tak? Nic więcej w tym momencie. I pokój po pokoju. Miejsce po miejscu, zalewamy. Czy są jakieś miejsca, które się gorzej leje? Powiedzmy, nie wiem, mniejsze pomieszczenia, czy... Mikołaj? Są pomieszczenia, które się gorzej, lepiej leje? Strychy, nie? Tak, bardzo niskie. Tam, gdzie się nie możemy wyprostować, bo jak widzisz, prawdziwy mężczyzna leje na stojąco. No nie? Właśnie widzę. A co, betonowe się na klęczkę? Nie, no, oczywiście taki humor jest. No, cementowe się robi na kolanach, także szczerze jest to mega ciężka praca, współczuję chłopakom. Czyli to jest tak zwana, można powiedzieć, wylewka samopoziomująca, bo ona nie jest samopoziomująca, tak? Dokładnie, no tutaj myślę, że kamera fajnie wyłapie to lustro, tak? Mhm. Gdybyś to zostawił, no co o tym myślisz? No, że jest krzywo. No dokładnie widać po reperach, tak. Że jest krzywo. Dokładnie tak, a zaraz zobaczysz efekt, jak wylejemy tą wylewkę do tego danego poziomu. Zbieramy repery, wchodzą sztangi, to tepowanie, ręczne przemieszanie.
i lustereczko, tak? I no i lustereczko, tutaj... i fajnie. I te dylatacje docinamy teraz, tak? Z lustrem, dokładnie. Z lustrem. I aha, to co jest w wylewce, to zostaje? Dokładnie. A to co nad wylewką, to wycinamy, żeby to się ładnie pokryło, tak? Dokładnie, tak. Ona i tak spełnia swoją funkcję. Jejku, jest tu tego. Tak? Ale wygląda to w ogóle jak takie, powiem ci szczerze, bajoro, a to tak zwiąże dość mocno, tak? Tak, oczywiście. 24 godziny ruch pieszy. To jest takie wymieszane. O kurczę, i ona się teraz tak ładnie układa, tak? No bez tego etapu no, nie ma co liczyć na idealną powierzchnię, tak? Trzeba ją ładniej przemieszać, ona w tym momencie się ułoży, nie? Świetnie. To jeszcze nie jest etap końcowy oczywiście. Aha. To jest takie pierwsze. Pierwsze przetrzepanie. I tu jak mam taką dziurkę, no to ona już zostanie na zawsze, tak? Tutaj to nie dopracowało, to na tej dylatacji, tak? No tutaj. Tak, no wiesz co, jeszcze tynk ci przyjdzie, także tutaj... Okej. Okay. Tu akurat tym bym się nie przejmował, nie? Dobra, to się nie przejmuje. Panie szefie, zobaczcie, ja to dobrze robię. Miękko na nogach przede wszystkim, miękko na nogach. Jak w hip-hopie. Tak jest. Poziomy schodzą teraz. Czyli tutaj mówisz, że do takiej roboty co jest w sumie potrzebne? Chęci przede wszystkim, chyba jak do każdej, Wojtku, nie? No nie, tak no są takie wydaje. Roboty, że coś musisz wiedzieć, wiesz. Wiedzieć, no oczywiście. Szkoła, no. Nie szkoła, musi być skończona, a tutaj raczej, no, tu głównie chęci, prawda? Tak, dokładnie. No jeden myśląca osoba mi się wydaje, tak, która kuma przede wszystkim poziomy, niwelacje. Bo jak widzisz, jeżeli jest to wszystko poukładane, tak? Aha. No to idzie ta robota, tak? No idzie, idzie. Kurde, ja już ten przedpokój tak wyczerpałem, że to będzie chyba... Pod płytki. No. Elastycznie na nogach. Dokładnie, miękko, miękko. Miękko, miękko. Jak przy ping-pongu. Człowiek porównał lanie wylewki do ping-ponga. A to nie idzie przelać, bo jakbym lał w jedno miejsce, to się porozlewa, tak? Czy co? Aha, bo tu jest... To szukamy śmiałków, którzy budują swój dom i sami lali sobie wylewkę. No kurczę, szukamy. Wojtku, to co, Mikołaj może jechać do domu? Wszyscy możecie, byle nie pan od tego, od samochodu. I on już widzę kluczyki zabiera. I pan od typowania, nie? Miękko na nogach? Miękko, jest. Jak hip-hopie. Gibasz się. Jak hip-hopie. Gibaj się. Jest okej, okay. Grunt to... I taka, to dobry klimat, nie? I taka dziewczyna kiedyś powiedziała, bujaj się, no i się bujałem. Tak. I się bujasz, nie? Spełniasz i do dzisiaj marzenia się bują. Z dzieciństwa, nie? Tak, i do dzisiaj się bują. Dokładnie. O nie! Przeważa mnie. Dobra. Przemku, jesteśmy na finale naszej dzisiejszej pracy. Kończymy, dokładnie. I teraz przechodzimy do konkretów, czyli ile w takiej robocie się zarabia. Czyli ja, człowiek, który trzymał tą rurę, który tutaj gładzi ten cały majestat, tak jak... Grzechy świata, ile mogę zarobić na godzinę? Wiesz co, na godzinę jest to kwota około, nie mogę mówić za wszystkich oczywiście. No nie? Tak, ale mniej dokładnie. Więcej w branży. Jest to w branży, może niektóre firmy mają oczywiście od metra. Stawka godzinowa jest to około 25 do 30 zł. Oczywiście no lanie, jest tu cała otoczka, również przygotowanie podłoża. Także no nie można tego rozbić tylko za lanie, tak? Mhm. Czasami, żeby wylać 150 metrów, brakuje dnia, tak, żeby to wszystko popoprawiać, dlatego no, to jest dosyć bardziej złożony proces wyceny, ale myślę, że około 25 do 30 zł na godzinę. Czyli idzie zarobić całkiem dobre pieniądze. Oczywiście. Można powiedzieć, że nie jest to praca intelektualna, jest to praca fizyczna zdecydowanie, ale też niewiele trzeba wiedzieć wcześniej, żeby taką pracę wykonywać. Szkolić się też jakoś mocno nie trzeba, praktyka dokładnie. Jest ważna, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że wystarczy obserwować osobę, która to już robi od lat, tak? I po prostu czerpać z niej. No tak jak, jest. Jak sam widzisz, nie? Idziesz jak burza, jak przecinak. Już bym z dwie dychy na godzinę dostał za taką dokładnie, robotę. To jest naprawdę, jako pierwsze wstępne przeczepanie, przemieszanie wylewki, rewelacja, nie? I jeszcze kwestia jest taka. O kurczę. Ostatnia kwestia. Jeszcze ostatnia kwestia. Mamy dobra. Wylaną tą wylewkę. Z co czym dalej? Muszę się jeszcze właśnie wiązać? Czy już mogę lecieć z panelami? Ile czasu muszę dokładnie. Czekać? Słyszałem coś o wygrzewaniu. Dokładnie tak. Nie wiem, często dzwonią inwestorzy, bo chcą pogonić temat ze względu wykonać anhydryt i robić okładzinę. Tak? Warto wspomnieć, że również należy to wygrzać tą posadzkę. I tutaj właśnie zawsze przekazujemy taką informację odnośnie metody wygrzewania płynnych podkładów grzewczych. Tak? I to przed każdą okładziną trzeba wykonać. Czyli na plus anhydryt po 7 dniach już można wygrzewać
posadzkę. Ale mogę to zrobić po 2 miesiącach? No możesz, oczywiście, ale trzeba to zrobić. No zawsze trzeba. To trzeba zrobić i trzeba o tym pamiętać. I to jest jakiś proces technologiczny, którym tutaj jest informacja, bo słyszałem, że to jest na przykład 2 tygodnie schodzi z temperaturą. Dokładnie, czy... tak. Tu masz cały ten proces opisany jak najbardziej. Czym jest grubsza ta wylewka? Oczywiście pewne parametry trzeba podtrzymać troszkę dłużej. Na końcu i tak wykonać jeszcze próbę wilgotności, tak, tego podłoża. Jeżeli posadzka końcowa jest bardziej wymagająca jak drewno, to firmy robią odkówkę i mierzą wilgotność tej posadzki. A koszt takiej wylewki, żeby tutaj widzowie też wiedzieli, za metr kwadratowy, nie, za co się liczy tą wylewkę? Oczywiście metr kwadratowy. Są firmy, które to przeliczają na metry sześcienne. Do tego się nie będę odnosił, bo nie wiem, jak to finalnie wszystko wygląda. Za metr kwadratowy, tak? Bazujemy też na różnych materiałach. U Ciebie warto zaznaczyć, jest to wylewka anhydrytowa na komponencie firmy Knauf. Dlatego te ceny też są różne, tak? W zależności od jakości materiału. Jeżeli możemy uśrednić, oczywiście średnio weźmiemy domek 150 metrów. Firma ze Śląska, jest to koszt około 40 do 47 zł, w zależności, tak? Tutaj mamy Transmix, to może być z gruszki, może być firma konkurencyjna z materiałem, tak? Dlatego tutaj... Czyli około 45 zł na metr kwadratowy. Dokładnie tak. Myślę, ale przy jakiej centymetrze? Przy 5 cm. Przy 5. Bo to jest grubość technologiczna i to powinno być wyceniane, tak? Czyli ja niestety, ale nie, bo u mnie się tak różni na garażu, ale w łazience jest mniej, więc wyrównamy. Tak, no tutaj warto zaznaczyć, że no, garaż musi być grubiej i tutaj masz oczywiście tą grubość technologiczną spełnioną. Teraz kwestia okładziny, tak? Czyli musisz ją oczywiście zabezpieczyć tutaj przed wodą, tak? I coś na to dalej położyć. Nie możesz tu po prostu wjechać samochodem, nie? Nie mogę. Nie możesz. Okej, dobra, to o tym trzeba pamiętać, ale mamy jeszcze sporo czasu, niczym tym samochodem tu wjadę, bo jeszcze sporo pracy przed nami. I robota jest, mówisz, cały czas, na bieżąco. Z roku na rok coraz więcej. No to super, to miło to słyszę i to znaczy, że potrzebni są pracownicy, więc warto takiej pracy szukać, a jeśli wy, drodzy widzowie, szukacie roboty, to oczywiście wbijajcie na OLX w kategorii praca, tam jest mnóstwo ogłoszeń związanych z budowlanką, z wylewkami, z murowaniem. Jakiej roboty byście nie szukali, to na pewno tam znajdziecie, więc wbijajcie. A ja co, zachęcam, żeby zostawić jakiś fajny komentarz pod tym odcinkiem. O, wiem! No to robimy konkurs z nagrodami, wiadomo, od naszego partnera odcinka, czyli OLX. Nagrody będą wysyłane do Was pocztą, a pytanie jest następujące, ile metrów sześciennych? Poszło materiału, tylko może jeszcze metraż podaj plus minus, nie? Żeby metraż to... ludzie wiedzą, bo oglądają tą całą serię, więc powinni już być na bieżąco. Więc teraz jest pytanie, ile tego anhydrytu poszło? Ja zaraz to zczytam z maszyny i za niedługo, niebawem będę wysyłał te nagrody. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie, wygrywajcie. Dzięki bardzo.